Bardzo interesował mnie koń, którego spotkałam już tyle razy w lasach. Jednego dnia w biblioteczce babci znalazłam książkę. No tak! To jest ten koń magiczny! To nie jest legenda! Tak jest naprawdę! Koniec z tym! Muszę go odnaleźć! Dziś jest Wigilia. Mama z babcią szykują się do wieczerzy, a ja muszę pojechać znaleźć tego konia! Dziś zrobię tak. Pojedziemy na posterunek i zostawię cię tam, a potem przejdę się do lasu i poszukam tego konia. Dzięki temu na pewno się nie zgubisz. Jesteśmy już na posterunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę zostawić na godzinę kijkę? Idę na spacer do lasu. Dobrze, ale nie goń dzikich koni. Dobrze, pan się o mnie nie martwi. Zdejmę tylko kask i założę czapkę, bo nie ma po co chodzić w kasku, skoro nie będę jeździć. Jesteś mroźny. Wiedziałam, że cię znajdę. Cześć. Chcesz, żebym na ciebie wsiadła? Stań, stań! Już siadam! Nie siadaj! Co? Ty mówisz? Oczywiście. Jesteś jedyną osobą na świecie, która mnie słyszy. Co? Jak to? Normalnie. Od wieków czekam w tych lasach na ciebie. Ja jestem jedyna? Tak. Jestem twoim koniem, a ty moim jeźdźcem. Ale ja nie mogę! Czego nie możesz? Być twoim jeźdźcem. Jestem w Mistfall tylko na święta. To czemu tu nie zostaniesz? Bo mój dom jest gdzie indziej. Nie możesz się przeprowadzić? Jakby to było takie proste? Zobaczysz, będzie proste. Zaraz zawiozę cię do twojej mamy. Ale po co? Ona się nie zgodzi, abym tu została. Słuchaj, jestem magicznym koniem, tak? No niby tak. Zobaczysz, dzięki moim mocom na pewno się zgodzi. A teraz chodź. Muszę ci coś pokazać. Jesteś niebieski. Wydawało mi się, że czytałaś książkę babci, a tam był mój rysunek. Ale legendy to zazwyczaj fikcja.
No dobra, z czasem się przyzwyczaisz. Musisz mi coś obiecać. Co? Że nikomu nie powiesz, że jestem magiczny. No dobrze, ale co z twoją grzywką? Będziesz mówiła, że jesteś fanką legendy o mroźnym koniu. No dobrze. Pewnie zastanawiacie się, co się stało dalej. Nic nadzwyczajnego. Mroźny odwiózł mnie do domu, a mama cudem się zgodziła. Zostałam w lasach Mistfal i zaczęłam chodzić tam do szkoły. Bardzo polubiłam mojego konia. A ja, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tych trzech odcinków, które były ostatnio. Życzę wam wesołych świąt, już dzisiaj Wigilia. I słuchajcie, postanowiłam, że losy tej bohaterki teraz z tej serii krótkiej się ucinają, bo to miała być taka seria świąteczna, ale jeszcze w takiej nowej serii się pojawi. I dajcie znać, czy wolicie takie seriale, w którym są takie trzyodcinkowe, cztero, pięcio, tak jak na przykład Inna będzie, to już wam zaspoileruję. A czy może wolicie takie dłuższe, że tam 10 odcinków czy tak dalej, bo też mnie to ciekawi, ostatnio zaczęłam robić takie krótsze, no i możecie właśnie dać znać, jakie wolicie. Także zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ wiele osób go nie subskrybuje, a ogląda i to jest bardzo nieładne zachowanie. I niedługo losy tej bohaterki pojawią się w innym serialu. Życzę wam wesołych świąt, trzymajcie się ciepło i cześć!